Od rana w Sulikowie na Sulikowskim Rynku trwa spotkanie wszystkich miłośników muzyki ludowej, wszystkich zespołów tutaj z naszego regionu, które zechciały wziąć udział w czwartym już spotkaniu Zielonoświątkowe Śpiewanie. Cieszę się, że z takim zainteresowaniem również spotyka się to wśród mieszkańców, bo ten tłum, który tutaj towarzyszy wszystkim występom, naprawdę fajnie wygląda. Podtrzymywanie tego folkloru jest bardzo dobre. Przygotowania do naszego występu trwały miesiąc czasu. Rodzice pomagali w przygotowaniu strojów. W międzyczasie trwał konkurs w Gazecie Wrocławskiej na najlepszą grupę przedszkolną. Udało nam się zdobyć drugie miejsce w powiecie, także dzieci wystąpiły dzisiaj pięknie. No i gratulacje dla rodziców, że tak się zmobilizowali i oddali głosy na naszą grupę. Chciałem tu bardzo pochwalić inicjatywę takiej tutaj imprezy naszej. Grupę przedszkolną pani Kamili Rommel, która wczoraj de facto wygrała konkurs na najlepszą przedszkolankę w powiecie. Nasza grupa przedszkolna zajęła drugie miejsce. No i tutaj coraz więcej powinno być takich imprez, przede wszystkim dla dzieci, bo to są dzieci są takie, najważniejsze tutaj w tej całej społeczności naszej, które łączą, nie dzielą, a łączą. Wszyscy rodzice są wtedy razem, wszyscy dorośli, każdy przychodzi tutaj pooglądać, zobaczyć, co się dzieje. My jesteśmy tutaj jako zespół Rozmaryn, zaproszeni przez Kapelę Pogranicze i nam jest o tyle miło, że jak jest dzisiaj czwarty, jak uczestniczymy w czwartym przeglądzie, to po raz czwarty jest zespół Rozmaryn. Podoba mi się, że jest lokalna impreza, że możemy się wspierać lokalnie, jako ludzie tutaj zamieszkali na terenach Dolnego Śląska i powiatu naszego. Lubię takie imprezy, jest bardzo miło i tak rodzinnie. Impreza mi się podoba bardzo, jest świetna. To fajnie, że wójt gminy Sulików tradycję naszą polską podtrzymuje, przekazuje następnym pokoleniom. Mam nadzieję, że na stałe się ta tradycja Zielonych Świątków wpisze nie tylko w tradycję Sulikowa, ale i zostanie przeniesiona do sąsiedniej gminy, do gminy Platerówka. Pomóżcie, to dla pani Tosi, jest szefową tego zamieszania, które dzisiaj tutaj przeżywamy wspólnie z zespołem Pogranicze i 14 innymi kapelami w gminie Sulików, a więc 100 lat. 100 lat, 100 lat.